Hej wszystkim tu Glitch i jakby dzisiaj chcę porozmawiać o TikToku. Ale zanim to zrobimy, to przypominam o subskrypcji mojego kanału i w ogóle fajnie by było gdybyście wpadli też na mojego TikToka, Instagrama. Tak. Wiecie, aktualnie TikTok jest czymś popularnym. W sensie, kto nie ma TikToka? Jeśli nie masz TikToka, nie ufam ci, jakby jesteś chory. Od momentu, kiedy była ta wielka pandemia, ta, ta, ten, ta największa i ten wielki lockdown wszystkiego, TikTok wybuch po prostu jest. Tak. I dużo firm widzi ten potencjał, widzi ten masowy odbiór, jak łatwo tam zdobyć wyświetlenia w sensie łatwo, może nie łatwo, ale trzeba mieć szczęście i coś umieć właśnie to robię Among Us ma takiego TikToka eee... Kto jeszcze? Roblox ma takiego TikToka. Mało tego, Roblox się reklamuje na TikToku. MSP chyba też kiedyś się reklamował na TikToku, ale to chyba nie poszło dobrze. Sinsei ma takiego TikToka. Tak, Sinsei ma TikToka. Bratz ma TikToka. Ogólnie TikTok Brat jest zajebisty. Barbie ma TikToka i o dziwo TikTok Barbie też jest dobry, jakby... Wow. I kwestią czasu było to, aż MSP założy konto na TikToku. I to zrobili. Obejdźmy sobie TikToka MSP, Poczemużby by nie. Aktualnie nie mają nawet tysiąca obserwujących, w sensie mają prawie tysiąca, mają pół tysiąca. Fajnie, życzę wam powodzenia. Wydaje mi się, że ich nazwa jest taka sama jak na Instagramie, albo jest ewentualnie bez official, tak, tak mi coś tam mi się wydaje. No i zobaczmy sobie ich TikToki. Ich pierwszy TikTok, no, daje taką straszną, tanią reklamą. Taką, w ogóle co to... MSP, proszę was, bądźcie profesjonalni. Ale dobra, no to jest jeden filmik, który nic tak naprawdę nie znaczy. Zobaczmy sobie kolejne. Dobra, tu już jest coś więcej, ale wciąż wygląda to jak coś gu... Po prostu... Wiecie... Ach, triggerują mnie takie TikToki po prostu. I jakby dosłownie dali raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć TikToków, a szósty TikTok jest tylko po to, żeby ogłosić że jest tydzień unikatów. Da fakt. Jakby to wcale nie tak, że na MSP jest opcja dawania takich zapowiedzi. Ja wam tylko pokażę, takie czy istnieje. Aktywność, nowości. Można. Jakby. Okej, okay, może przesadzam, ale to, co zobaczycie dalej, po prostu nie spryggerowało. No i tutaj mamy pierwszy trend. Trochę starszy chyba trend z TikToka, już nie jest taki popularny. No i wszystko fajnie, spoko, gdyby nie to, że ten filmik nie został nagrany przez nikogo z załogi MSP. Przez nikogo z załogi MSP. Ten film dosłownie został pobrany z czegoś konta i okej, okay, w tym przypadku fajnie, spoko, ponieważ jeden widzimy ten znak wodny z TikToka i tej drugiej osoby. Poza tym sam TikTok oznaczył osobę, w sensie nie oznaczył ją, bo po prostu napisał jej nazwę na, na, w opisie, bo bo, czemu by było oznaczać? Nie wiem, czy nie mogli, czy coś, I don't know. To jeszcze mógłbym odpuścić. Okej, okay, dali czyjś film, co często takie firmy na TikToku robią. Powiedzieli, kto jest autorem. Drugi TikTok to też trend. Wciszę dźwięk, żeby nie mieć copyrighta. I z tego, co mi się wydaje, to jest to chyba dziewczyna z Polski, bo tak wnioskuję po pilniku. Kina MSP0. Pozdrawiam cię w ogóle. Jakby w tym przypadku, ok. Znowu zachowali się w porządku, oznaczyli autora, aczkolwiek włączyli komentarze. Czemu? Czy Czem MSP czegoś się obawia? Czy MSP coś ukrywa? Czemu? Dobra, przejdźmy dalej. I tutaj już mamy powrót do naszych pierwszych TikToków, gdzie. Tak naprawdę dali TikToka tylko po to, żeby powiedzieć, że mają nowy wygląd gry. Jakby okej, okay, rozumiem. Rozumiem cel, ale jednocześnie czemu mam TikToku? I tutaj zaczyna się poezja. Mamy tutaj kolejnego TikToka, który oczywiście nie został nagrany przez nikogo z MSP, bo po co? No ale przecież na pewno oznaczyli autora w opisie, prawda? Nie! Nie oznaczyli. Żeby nie było, nie, to nie jest nick tej osoby z TikToka. To jest nick kogoś z gry. Osoba, która nagrała tego TikToka, ma inny nick niż ten. Ma podobny, ale inny, więc nie wspomnij o autorze. Tu mamy kolejny filmik, w którym są pomysły na outfity bez diamentów, vip i w ogóle na MSP2. I jakby. zgadliście. Nie oznaczyli autora. I jakby ok, wciąż widać ten nick autorki na filmie. Fajnie spoko. Ale powiedzmy szczerze, czy komukolwiek by się chciało zatrzymywać film i przypisywać nick tylko po to, żeby tę osobę zaobserwować? Nie, nikomu by się nie chciało. Mogliby bez problemu opisać autora w opisie albo w komentarzu. Irytuje też mnie to, że MSP w jakikolwiek sposób nie odpowiada swoim fanom, jakby... I tak dobrze, że tutaj nie włączyli komentarzy. I tutaj mamy kolejnego TikToka, gdzie MSP rysuje, jeden z pracowników MSP rysuje jakieś nowe włosy do motywu czy tam pakietów, wydaje mi się, że to jest do motywu. I jakby wszystko fajnie, spoko. Gdybym nie dotyczy, ten filmik był chyba wstawiony już kilkanaście razy na Instagrama i na Facebooka. I chyba YouTube'a też. Ale wciąż mogę powiedzieć, że tak, to jest interesujące, zgadzam się z Alusią. I fajnie, w końcu jakiś ich content. Świetnie. I tu już widzę jakiś potencjał, mimo tego, że ten filmik był wykorzystany 15 razy wcześniej. To widzę potencjał, widzę, że coś zrobili więcej niż... Wit, czyjś filmik. Znowu to zrobili. MSP, co z wami nie tak? Dlaczego nie oznaczycie autora? Dlaczego? Jakby wszyscy widzimy komentarze pod tymi tiktokami, jakby tak. Ogólnie samo to, że na tego całego tiktoka MSP jedyną rzeczą, kiedy pokazało się MSP1, no to ewentualnie tutaj i tutaj. Reszta tiktoka jest zasrana MSP2, które wciąż jest w, chyba w becie. Chyba, bo nie pamiętam są już. Kiedy widzę to, że tak naprawdę MSP założyło TikToka, gdzie nie mają żadnego własnego wkładu... Dobra, może przesadzam. Dali jakiś swój własny wkład, fajnie, ale dlaczego piszecie czyjeś filmy nie oznaczają z tej osoby jakby... Okej, okay, zrobiliście to dwa razy. Dwa razy się, gratuluję wam, ale... Czemu mi to boli? Jakby, ja doskonale wiem jak to jest wziąć czyjąś pracę i to wstawić. Bez jakiegoś wielkiego oznaczenia kogoś, albo bez w ogóle powiedzenia jednego słowa. Chyba pamiętam taką motoberkę, która to zrobiła, prawda? MSP, jeśli potrzebujecie pomocy w tworzeniu własnych trendów, albo odtwarzaniu trendów, macie mojego maila w opisie. Piszcie do mnie, ja wam serio, ja wam to nagram, ja wam to zmontuję, ja wam to wstawię. Oczywiście... Za opłatą, ale lepsze to niż zrzynanie filmików prawdopodobnie 8 latków, 9-latków, maksymalnie dziesięcio. Proszę was. To nie jest fair. Okej, okay, myślę, że po tym moim wielkim wywodzie, jak to MSP jest niedobre na TikToku i Krindżuwa, mogę ten odcinek zakończyć. Jestem troszkę na tym, co robi TikTok. Czy co, co? Tym, co robi MSP na TikToku. Jestem zdania, że powinni oznaczać autorów, a nie dosłownie hit, yy, ich TikToki ich filmiki. I tak, to tyle. Napiszcie w komentarzu, co wy o MSP i ich TikToku. Ja myślę, że powinni się dużo nauczyć o marketingu i o dzisiejszej młodzieży. I tak, dziękuję za obejrzenie, to tyle. Zapraszam jeszcze raz do subskrypcji mojego kanału, lajkowania, moje komentowania. Dziękuję, cześć na razie, pa, pa.